cyklu prezentacji szkół średnich naszego miasta i województwa tym razem prezentujemy kolejną szkołę zawodową, a mianowicie Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa w Nawojowej. Panie dyrektorze, oddaję panu głos. Szkoła nasza istnieje od 1946 roku, a więc niedługo będziemy obchodzić 50-lecie naszej pracy. W tym czasie mury naszej szkoły opuściło około 3,5 tysiąca absolwentów, jako absolwenci różnych kierunków, począwszy od kierunku leśnego, poprzez gospodarstwo domowe, kierunku hodowlanego, kierunku leśnego i wreszcie absolwenci ostatnich lat kierunku ekonomicznego. Obecnie kształcimy młodzież w następujących szkołach. 5-letni technikum rolniczym, liceum ekonomiczny o specjalności wiejski obrót towarowy i rachunkowość i rynek rolny, liceum zawodowy o specjalności gospodarstwo domowe, w zasadniczej szkole zawodowej o specjalności operator maszyn przemysłu spożywczego i wieczorowym technikum mechanizacji rolnictwa dla pracujących. Panie dyrektorze, szkoła zawodowa powinna gwarantować praktykę swoim uczniom. Czy tak jest w waszym przypadku? Tak, jesteśmy szkołą, która w pełni gwarantuje we wszystkich typach kształcenia praktyki naszym uczniom. Ile natomiast miejsc przygotował pan dla tegorocznych absolwentów szkół podstawowych na przyszły rok szkolny? Więc dla tegorocznych absolwentów przygotowałem 150 miejsc w następujących szkołach. W technikum rolniczym, w liceum ekonomicznym o specjalności rachunkowość i rynek rolny, w liceum zawodowym o specjalności gospodarstwo domowe, w zasadniczej szkole zawodowej o profilu ogólnorolnym i jako jedyna szkoła w województwie w zaocznym technikum rolniczym 30 miejsc dla absolwentów zasadniczych szkół rolniczych z terenu całego województwa. Jest powszechnie wiadomo, że szkoła ta ma wyjątkową bazę i zaplecze. Czy mógłby pan kilka słów na ten temat również powiedzieć? No rzeczywiście jesteśmy chyba jedną z nielicznych szkół posiadającą bardzo dobre warunki pracy, warunki kształcenia. No, znajdujemy się w budynku szkoły wybudowanym w początkiem lat 80. Znajduje się tutaj 18 sal lekcyjnych z nowoczesnym wyposażeniem. Posiadamy ponadto internat na 150 miejsc wraz ze stołówką i zapleczem kuchennym oraz pralnią. Mamy największą w województwie salę gimnastyczną wraz z siłownią i sauną. Posiadamy budynek warsztatów szkolnych, własną oczyszczalnię ścieków, własne ujęcie wody. Posiadamy także własny autokar. Gdzie natomiast znajdują zatrudnienie państwo absolwenci i czy ewentualnie podejmują naukę na studiach wyższych? Tak, więc zatrudnienie absolwentów uzależnione jest od profilu kształcenia. Absolwenci technikum rolniczego przede wszystkim wracają na własne gospodarstwa, bądź, co w ostatnich latach zauważamy, duża ich część dalej kontynuuje naukę na studiach wyższych. Szczególnie mam tu na myśli Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Wydział Mechanizacji Rolnictwa w tejże akademii. Absolwenci liceum zawodowego to przede wszystkim dziewczyny. Jak sama nazwa mówi, są to gospodynie domowe i one wracają do domu, bądź też pracują w małej gastronomii. Absolwentki liceum ekonomicznego znajdują zatrudnienie w sklepach, hurtowniach, bankach. Dziękuję. Zaprezentowaliśmy państwu Zespół Szkół Rolniczych w Nawojowej imienia Wincentego Witosa. Drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy.
moje koniki, niech moje koniki nie stoją nam rogie. Niech moje koniki nie stoją na mrozie. O moje koniki, ta talary kosztują. Jak jadę do ciebie, jak jadę do ciebie, od kupówki się psują. Jak ja jadę do ciebie.